dzień dobry, tu wizualnie dziś zagramy w Spidermana. W czasie. Zrobię. Uwaga, jednostki, mamy zmuszenie włamania. Kopsnę się między czasie. Wiecie, dowierzę Oskar. We got this, Spider-Man, thanks anyway. Tak, najedliśmy postępy policji. A sparę. Darzenie oraz wszystkie plecaki. O, i zaliczyłem przy okazji zabytek. I przy okazji też. Zgłoszono porwanie. Gdy Walczer zniszczył mi soczewkę, prawie mnie oślepił. Zrozumiałem wtedy, że mój kostium musi być bardziej wytrzymały. Tak, i oczywiście przekazuję plecaki. Myślę, że już mi niewiele tych plecaków zostało. Trafione. Więc przechodzimy do trybu fabularnego. Czy znając życie? Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. O! W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? Norman Osborn? Wilku, mowa. Panie Osborn. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi Normanie. Normanie. Normanie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezy. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz kontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. W
zacznę od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. No dobra. Niestety te odcinki ze Spidermana są krótkie, o dziwo. Po kolejnych misjach, więc możemy zrobić jeszcze jedną misję fabularną. Zobaczymy. Chciałbym jakoś pomóc doktorowi. Może zadzwonię do Harego. Poproszę go, żeby pogadał. Tak, widzę, że to już dosyć się blisko. Próbowałem wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harego. Muszę jakoś pomóc doktorowi. Coś wymyślę. No. Harry zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Orze, Tom badawczy? Mam prośbę. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oskorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś je kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki będę czuł obecność mamy. Odkrywamy kolejne żetony. Rachunków za to nie zapłacę, ale... Aha, otwórz więcej stacji, ban. Znaczy. Zrobię, co będę Dawczyk mógł. By zrobił. Aha. Ustawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą, myślę, że Oskorp wolałby, żeby projekt upadł, zanim wyjdzie, że psują powietrze. Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Cząsteczki gromadzą się w punktach zapalnych, jak małe chmury smogu. Muszę pobrać próbki, a potem na ich podstawie ustalić źródło. Te chmury są paskudne, ale muszę się przez nie przebić. No dobra. Jeśli te chmury są widoczne gołym okiem, stężenie toksyn musi być ogromne. I mam cię! Okej, o dziwo jedna z próbek jest przy plecaku, więc może jeszcze przy okazji zgarnę. No dobra. Pobieram dobre próbki. To znaczy, zawartość to trucizna, ale próbki dobre. Dobra, jest plecak. To tylko plecak, no. Zagłuszacz, który skleciłem przeciwko skrzydłom Walczera. Szkoda, że potem je ulepszył. A tak, mamy zanieczyszczenia, dobra. Wiecie co, czy jak projekt upadnie, to chyba wyjdziemy. Tak, o tak. Widzę, że tam jest najlepszy. Fabryk! Mam! A jak nie udało mi się przebić się przez chmurę? No nie, nie przebiłeś się. Nie przebiłeś. Jakbym przytknął nos do rury wydychał. Dobra, jeszcze jedna.
Źródłem tych związków są dwa modele samochodów. Walka ze smogiem. Lepiej zrobię zdjęcia. Doskonałe światło. Super. Coś mam jeszcze zrobić? To już wszystko. Po prostu dostaniemy się do... To moje najlepsze zdjęcie komina. Resztą zajmie się Wydział Ochrony Środowiska. Chyba powinienem sobie sprawić zielony kostium na Dzień Ziemi. Okej, walka ze smogiem się udała. No, stacja Harego właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. Ciekawe jak teraz Oscorp udowodni, że jest zbędna. No dobra, szok finansowy. Cały będzie oczywiście następnym razem. Okrada bank na 31 wschodniej. Znowu szoker. Co się stało? Myślałem, że trafił za kraty. Bo trafił, ale jeden ze strażników podszedł do jego celi i go uwolnił. Wręczył mu nawet jego kostium. Wiedziałem, że szoker ma jakichś wspólników. Wyciągnęliście coś ze strażnika? Nie mieliśmy szansy. Nie żyje. Ten, kto się nim posłużył, zadbał o swoją anonimowość. Szlak. Okej. Z nagrania monitoringu wynika, że Klawisz był w jakimś transie. Może to kwestia oświetlenia, ale wydawało mi się, że świeciły mu oczy. Nie przerażaj mnie! Lecę do banku, spróbuję się czegoś dowiedzieć z pierwszej ręki. A tak to oczywiście dziękuję za uwagę i do zobaczenia.